To drzewo zaatakowały pasożyty. Kiedyś było piękne, zielone, rozwijało się. Teraz pasożyty są zielone, a drzewo coraz bardziej suche i obumarłe. No ktoś powie, jeszcze żyje, jeszcze ma jakieś liście. Tak, to prawda. Ale jeśli ten proces rozwoju pasożytów nie zostanie zatrzymany, to wszyscy dobrze wiemy, co stanie się z tym drzewem. Niezależnie od tego, że jest doskonale położone, ma dostateczną ilość wody i słońca, ale umiera. Przenieśmy teraz ten obraz na państwo, na Polskę. Wiemy, że już ponad 1 000 000 darmozjadów, czyli państwowych etatów, nam zabija, czyli wysysa soki życiowe z tego państwa, z tego społeczeństwa. Oczywiście to społeczeństwo jeszcze żyje. Chyli się ku upadkowi, obumiera, coraz mniej jest radości, coraz mniej zieleni, tak jak w tym drzewie, ale jeszcze żyje. Ktoś powie, no to bawmy się i jakoś to będzie. Nie. Jeśli tych pasożytów się nie powstrzyma, to to drzewo umrze. Jeśli Polska nie wyrwie się z tych szponów socjalizmu, czyli biurokracji, która zabiera życiodajne soki z tego narodu, to na pewno umrze. To jest po prostu postanowione. Taka jest kolej rzeczy. Nie zatrzymasz pasożyta, nie pokonasz pasożyta, on pokona ciebie. Dlatego Amerykanie zbudowali państwo, w którym dali zabezpieczenia, żeby władza państwowa nie pokonała narodu. Polska nie ma żadnych zabezpieczeń. Polska chyli się ku upadkowi. Czy rzeczywiście, tak jak pytano w XIX wieku, rozdziobią nas znowu kruki i wrony?